Znajdujemy się w Lublinie przy ulicy Świętodulskiej 14 w centrum miasta. W świątyni świętego Józefa, ulubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten został wybudowany w XVII wieku w stylu renesansu lubelskiego. Pragnieniem świętej Teresy od Jezusa, też Jana od Krzyża, naszych reformatorów, którzy dokonali reformy zakonu w Hiszpanii w XVI wieku, było oczywiście zapalić ten ogień miłości, który przyniósł na ziemię Pan Jezus, i charyzmat karmelitański zaszczepić jak najszerzej, a więc karmelici bosi przybyli już do Polski w roku 1605. Pierwsza wspólnota powstała w Krakowie, ale ponieważ było dużo powołań, poszukiwano drugiego miejsca, które mogłoby być miejscem służącym formacji młodych zakonników. I tak powstał ten pomysł, aby taki klasztor ufundować właśnie w Lublinie, na trakcie królewskim prowadzącym z Krakowa do Wilna. Historia karmelitów bosych w Lublinie jest bardzo burzliwa, można powiedzieć. Ma wiele takich momentów i wzniosłych, i wspaniałych, ale też i trudnych. Karmelici bosi osiedlili się najpierw przy kościele Świętego Ducha, tutaj istniejącym już, przy szpitalnym. Temu wydarzeniu zawdzięczamy to, że nasza prowincja do dziś nosi tytuł Ducha Świętego. Prowincja karmelitów bosych pod wezwaniem Ducha Świętego, właśnie od tego kościoła. Ale początkowo Rada Miejska i jeden z radnych miejskich, którzy zgodzili się na to, żeby oddać częściowo ten kościół, posługiwanie karmelitów, a częściowo jeszcze prepozytowi szpitalnemu, prowadziła z konieczności do pewnych różnych trudności. I kiedy był zniechęcony Stanisław bodaj Lichoński, jeden z radnych, tym jednak, że karmelici tutaj osiedli, ojciec Franciszek od świętego Macieja Mendoza postanowił podarować mu dzieła świętej Teresy, żeby przeczytał. Po tym stał się cud, że tenże Stanisław Lichoński stał się jednym z obrońców karmelitów bosych, bo był taki potrzebny, gdyż tych różnych trudności piętrzyło się od początku bardzo wiele.